Przedłużać. Przekażę ten symboliczny klucz do miasta w postaci róży, królowej róży. Niech od dzisiaj przez następne dwa dni rządzi róża w Kutnie. Proszę. Brawo. Państwu życzę miłej zabawy, dużo wrażeń. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na 41. Święcie Róż. Jako tegoroczna królowa róż podchodzę do tego z ogromną estymą i radością. Szczególnie witam wszystkich mieszkańców Kutna, osoby przybyłe z odległych zakątków Polski i świata, a także moją rodzinę, bez której dzisiaj nie stałabym tutaj na scenie. Wielkie brawa! Cieszę się, że po raz kolejny w Kutnie gości tyle osób. Jednak to nic dziwnego, ponieważ w ten wrześniowy weekend wszystkie drogi prowadzą do Kutna. Dla mnie Święto Róży to tradycja, którą praktykuję od dziecka. Co roku przyjeżdżamy z rodziną, żeby kupić nowe odmiany róż do naszego ogrodu, pooglądać piękne kwiaty i po prostu odpocząć. Dlatego jestem niesamowicie dumna, kiedy osoby z różnych zakątków Polski pytają mnie o Święto Róży. Wszystko inne inaczej. Urodzony w Stalowej Woli, grał w Anwilu Wrocławek, AZS Koszalin, teraz w Polformexie Kutno. Czy chcesz przekazać coś swoim fankom? Moim fankom? Na przykład numer telefonu, to może się przydać. Nie, tego już nie trzeba przekazywać. Zestaw pytań. Inny zestaw pytań będzie wieczorem. Bartłomiej Wołoszyn, wielkie brawa. Kolejny zawodnik, Polformex Kutno, wkroczy na tą scenę i będzie to Szymon Pawla! Numer Matko Chrystusowa. Pierwszy raz na scenie w życiu moim stoi obok kogoś, kto jest wyższy ode mnie. I powiem ci, to jest bardzo dziwne uczucie. Michał, powiedz mi, to nie będzie kreatywne pytanie, ale jak ci się gra z numerem 13? Wspaniale mi się gra. Chciałem powiedzieć, że moim idolem od zawsze był trener Jarosław Kosiewicz. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dodał coś od siebie, proszę. Urodzony w Żarach, grał w tylu drużynach, że nie spamiętam, ale na szczęście od 2 lat w składzie Polformexu. Powiedz mi, Mateusz, nie wstyd ci jest mieć 205 cm wzrostu? Skądże? Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, czuję się tak, że muszę mikrofon po prostu dawać do góry. Powiedz mi, gdzie kupujesz buty? W sklepie. Jakie masz rozmiary w ogóle stopy? Nie największe, 47,5. Ja mam 49, da się żyć. Wielkie brawa, Mateusz Bartosz.
Chicago, Illinois. W Paul Farmaxie gra jako rozgrywający 1,86 m. Grał w Drake Baldocks, Dalton Friars, Bayern Giants, Leverkusen, Mitteldeutscher BC, Orchide Geddes USK, a teraz w Paul Farmaxie Gutno. Teraz uwaga, będę mówił po angielsku. Hello Josh, how are you? Musisz utrudniać? Do you speak Polish a bit? What you just said. Okay, I was just asking if you speak Polish. I see you cannot speak Polish. Just wielkie brawa, just po prostu wielkie brawa. Tłumacz nie dojechał, zawodnik nie dojechał, a ja sam. A oni wyżsi ode mnie, dajcie spokój. 201 cm wzrostu, urodzony w Oakland, Kalifornia. Grał w Gmunden, Polonii Warszawa, Kisn, Karwanos, Julon Lubsken, Polfarmie Starogard Gdański, a teraz w Polfarmeksie Kutno. Kevin, do you enjoy being in Kutno? Do you like the city? I love the city here. Kutno's a great city. Great fans, great everything. Do you think the most beautiful girls in the world were born in Kutno? Yes, of course, yes, of course. Yes, correct answer. Wielkie brawa dla Kevina Johnsona, moi drodzy. Chwilę się zastanawiał, ale ogarnął temat, moi drodzy. Ogarnął. I to są zawodnicy. Wielkie brawa dla całej ekipy Polfarmaxu Kutno. Prawie wypełzło ze mnie słowo na Z, które jest nielegalne o tej godzinie. Dobry Jezu, co się ze mną dzieje przy takim otoczeniu na scenie. Najlepszy zespół na świecie. To ten zespół potrzebuje jednak kogo? A tam trenera. Kibiców! Wielkie brawa dla kibiców! No dobra, no ale z tym trenerem to żeście trochę wyczuli temat, nie? Bo teraz będzie trener przed wami. Wielkie brawa dla niego. Trener Polfarmaxu Kutno, Jarosław Krysiewicz! Były reprezentant Polski, pięciokrotny mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław, srebrny medalista mistrzostw Polski. W sezonie 2007-2008 został wybrany najlepszym trenerem ekstraklasy żeńskiej. Powiedz mi, Jarku, to na pewno ciekawi naszych kibiców. Jakie są różnice w trenowaniu ekstraklasy żeńskiej, a męskiej, i którą wolisz? Zdecydowanie żeńskie. Nie byłbym sobą, gdybym cię nie zapytał, a czemu? W szatni łatwiej pachnie. Tak czułem. Moi drodzy, wielkie brawa. Jarosław Krysiewicz, trener Polfarmaxu Kutno. Absolwent AWF-u w Poznaniu, już szkoły trenerów PZ Kosz. W latach 2006-2009 asystent trenera w INEA AZS Poznań. Od 2011 w Polfarmaxie Kutno. Wojtku, zapraszam cię bliżej, nie wstydź się, śmiało. Zobacz, to są cerutinki, dziewczęta, tu też są dziewczęta. Generalnie zobacz, ja się obrócę w prawo, dziewczęta, obrócę się w lewo, dziewczęta, obrócę się do tyłu, nie, do tyłu się nie będę obracał. Do tyłu się nie obracam. Powiedz mi, co robi asystent trenera, kiedy nie jest trenerem? Śpi. W szatni? W domu. Powiedz mi, jak się czujesz w Polfarmaxie? Bardzo dobrze. Plany na najbliższy sezon? Awans do playoffu? No i tego wystarczy życzyć. Wielkie brawa, Wojciech Wali. Zapraszam cię bliżej. Ciebie to nie ominie, słuchaj. Powiedz mi, co się robi z tymi zawodnikami, kiedy są już tacy zmęczeni, skonani, z nim się nie chce i w ogóle chcą do domu i do mamy poczytać książkę i zjeść zupę? Co można zrobić, żeby grali w następnym meczu i poszło im świetnie? Masuje się. Masuje się, no ale to można różnie masować. No. Jakieś konkretne techniki, czy jakieś, nie wiem, puszczasz muzykę relaksacyjną, zapalasz świeczki, rozmawiasz. No to jest tajemnica zawodowa. Dobrze, no bo mogą być w sumie fizjoterapeuci z innych drużyn. Wielkie brawa dla Pauliny, moi drodzy. To ona właśnie dba o kondycję tych oto zawodników. Zapraszam do przemowy. Kto pierwszy, ten lepszy. Panie prezydencie, panie Mieczysławie. Proszę państwa, historia koszykówki w naszym mieście to ponad 50 lat. I tak krok po kroku dążyliśmy od drużyn młodzieżowych, później seniorskich i doszliśmy do ekstraklasy. Drugi sezon w ekstraklasie. I myślę, że to nie są wyrzucone pieniądze. To wielki sport, wielu fanów i wielka promocja miasta w całym kraju, a nie tylko.
Także cieszy mi się, że możemy jako miasto, jako władze samorządowe uczestniczyć w tym ogromnym przedsięwzięciu, nie tylko sportowym. I wam państwu, kibicom, dziękujemy bardzo, że jesteście na każdym meczu, tym dobrym i złym. I myślę, tak będzie w tym sezonie. Wielkie brawa. Panie Mieczysławie, zapraszam. Również się bardzo cieszymy z tego, że poprzez tych wspaniałych chłopaków teraz jeszcze dodatkowo dziewczyny przynosimy trochę radości dla kibiców Kutna i życzymy naszej drużynie, aby się pięła jak najwyżej w tej ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Serdeczne brawa, pan prezydent Zbigniew Burzyński, prezes Polfarmexu, pan Mieczysław Wośko. Panowie, serdecznie dziękuję. Ta